Cześć, dzisiaj będzie czarno-biały miks drapek z miejscowości Czechowice-Dziedzice z województwa śląskiego. Łączny mój wkład to jest 10 zł, taki. Może nie jest to końca halloweenowy miksik, ale no, czarny kolor jest związany z Halloweenem. Chyba też jeszcze tam białego trochę jest na Halloweenie. W każdym razie zakupiłam białego i czarnego kotka, owocowe eksplozje, krzyżówkę, dużo szczęścia, elektryzujący cash i platynową siódemkę. Mój wkład jest 30 zł. Zacznę od białego kota z numerem 50. No to patrzymy. 31, 44 szukamy. 11, 39, 23, 15, 16, 40, 33 i 27. No i niestety pustaczek. 31 nie mamy, 44 też nie mamy. No to czarny kotek, typowo halloweenowy, z numerem 53, 26, 14, 11, 42, 26 mamy i już jest piątek, super, fajnie. 17, 21, 15 oboczek, 24 i aby na tym się nie skończyło, byłoby przykro, jest już pierwsza literka G. Czyli jest to 5 zł, bo GGG to jest 5 zł. Tak, to jest 26 mamy. Ok. No to owocowa ekspresja, kto to ci nie utworzyła żadna linia. Trzy ostatnie owocki zostawiłam z wami do zdrapania. Jest to kokos do zdrapania. No i zajmuję się zdrapaniem kokoska. Przoskwinka. Przoskwinki są, ale jeszcze tutaj linii z nich nie widać. No i ostatnie to truskawa. No i co z tego? Nic z owocówki kokosowej. Awu, no szkoda. No to krzyżówka. Tutaj dwa wyrazy się utworzyły. O, aza i osa. A zostały cztery koniczynki. To srebrnie numer 34. G litera. A teraz litera C. C, C, C. Cheops, mamy trzecie słowo i już jest co najmniej zrocik, ale mile widziane coś więcej. Tutaj W. I ostatnie to J. W pojeździe J. No i co tu my mamy? Ku, ku, ku. Tak, to jest trzy słote. Oasa, oasa, osa i Cheops. No to mamy już 8 złotych. No to teraz te droższe strapki z numeru 7. Dużo szczęścia. No to 27 szukamy. Koniczyny 28, 36, 34. O, z 27 numerem strapka i 27 szukamy. No spok. 2, 8, 32, 35 oboczki, 29 kolejny oboczek, 30, 24, 23, 6, 21. BM i co BMW będzie tutaj? Nie P. Dobra. No niestety ta przegrana. Elektrysujący kasz z numerem 46. Znajdziemy żarówkę. Winogrona, no to szukamy. 13, 22, 40 i 35. Czy mnie to zaskoczy zdrapka? Tylko nie wiem. No, ratuję sytuację. Piątka jest jedna. A czy to kolejne piątki? 23 oboczek, 27, 24. 21 oboczek, 36 oboczek, 20, 43 i 29. 13 nigdzie nie było, 22 też nie było, 40 jest, po piątka i 35 nie było. A, kontrolne. To jest 5 złotych, ok.
No to mamy już 13 słonych, no i platynowa siódemka z numerem 4. Czy znajdziemy platynę albo siódemkę? Drugie podejście do tej zdrabki u mnie to jest no na razie jakieś symbole inne niż siódemka albo platyna, no niestety. No i gdzie to jest? Gdzie to wygrane? Aha, aha, ciekawe, czy mi się uda odczarować jakiś kwiatek, wiśnie. No i 5 dolarówek to odkrycie ostatnich. Już teraz 3. Biedronka, róża i budzik. To znaczy zegar. No i co? Gdzie ta platyna jest? No i siódemki nie widzę. No to mam pecha, to tej zdrawki, drugie podejście i nic. Na czwartym pechowa. Podsumowanie jest takie, że taki ala halloweenowy miksiek, taki nie do końca, ale jednak cokolwiek. Jest Szczechowic dzieci, no to mamy tutaj dwa zwroty, trójka, piątek i piątek, 16 złotych. O, pechowa 13 się otworzyła, czyli halloweenowa liczba można powiedzieć. 13, także co? Może to tak miało być? Nie wiem, bo Halloween też jest dniem do tego gryzania, szczególnie przez lotto, także co? Trzymajcie się cieplutko. Trwajcie z 13 w Halloweenie. Oczywiście tak dla żartu. To cześć, pa.